Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dziś gościmy u kolegi Wiesława Młota, dwukrotnego wicemistrza Polski z poprzedniego sezonu. Także wszyscy hodowcy tutaj znają już doskonale kolegę Wiesława. Przybyliśmy do niego na czwarty lot. Jest to lot z miejscowości jakiej? Miejscowość Torgau 2. Torgau 2. Ponad 300, to jest 300 już dla was, 340, tak? 340. Powiedz Wiesiek, ile od ciebie poszło gołębi, ile z oddziału? Ja włożyłem 45 gołębi. Wszystkie gołębie stare z 50. Rocznego gołębia żadnego nie włożyłem na ten lot. Tylko na ten lot, czy wcześniej wkładałem? Od początku jeszcze nie wkładałem gołębi rocznych. Czyli co, ze względu po na prostu pogody? Po prostu według mnie nie było pogód, było zimno. Głupie pogody, po prostu roczny też musi mieć pogodę, żeby wrócić i tak dalej. Jak pobłądzi, to wiadomo, co się dzieje. Także widzimy tutaj hodowcę, jak kolega Wiesiek podchodzi do tego, gołębie dla niego ważniejsze, nie tak jak w niektórych oddziałach to się dzieje. Powiedz Wiesiek, do tej pory jakie mieliście te 3 loty, które się już odbyły? 2 loty były super, jestem zadowolony. 3 lot był taki, gołębie według mnie były za szybko puszczone. Przy 100% zachmurzeniu gołębie nie odeszły z miejsca, krążyły ponad godzinę przy kabinie. Po prostu siadały gołębie te, co nie powinny. Zginęły 3 najlepsze gołębie u mnie na gołębniku z 2 poprzednich lotów. Także widzimy, popatrzmy, pogoda jest piękna, zaraz powinny siadać gołębie. Czyli co, czekamy, resztę później dogramy. Tak jest. Teraz jesteśmy przed gołębnikiem lotowym. Tutaj możemy popatrzeć. Tutaj czekają samczyki. Kolega Wiesiek tutaj dolewa wody. Popatrzmy. Wiesiu, powiedz, co to są za gołębie tutaj, te co rocznie siedzą? Samczyki, które nie poszły na lot. One jeszcze nie były na locie? W tym roku jeszcze nie były. Czyli co, cały czas lecą gołębie? No nie ma pogód, czekają na pogodę. Dzisiaj by poszły, ale no, zapowiadają pod wiatr, 30 stopni prawie, także... Możemy zobaczyć, jak to wygląda. Nie ma, Wiesiek, w gołębniku korytarza, a gołębie bardzo spokojne. Drzwi otwarte, tak jak widzimy, ani jeden nie wyleci ten gołąb. Tutaj jest jeden przedział. Zobaczmy, ja z kamerą, jako nowy hodowca, tutaj w gołębniku, jak one się zachowują. Tutaj jest, możemy spojrzeć, wentylacja, rolety do zaciemniania. Możemy popatrzeć, gołębie są bardzo spokojne, ani jeden nie wyleci. Drzwi otwarte. Tak jak Wiesiek powiedział, 45 gołębi dwuletnich i starszych poszło. Możemy zobaczyć. Jak trwają przygotowania przed lotem. Porządek musi być. Gołębie czekają, właściciel sprząta, przygotowuje wszystko. Dobra, on sobie wleci. Jednemu udało się uciec. Tutaj mamy gołębnik gołębi młodych. Gołębie metodą naturalną, nieprzyciemniane. Możemy zobaczyć. Jak widzimy, w gołębniku róż. Nie ma pyłu, nie ma kurzu. Część sufitowa cały czas otwarta, ona nie jest zasuwana, nie ma zasuw. Ze szczytu gołębników nie ma żadnych dziur. Wentylacja tak wygląda. Wloty. Gołębie są bardzo spokojne. Tutaj jak Wiesiek nam powiedział, że nerwowy samiec nic nie zrobi. Jak jest dziki i nerwowy, nie nadaje się. To już większość hodowców chyba o tym wie. I pojawił się pierwszy gołąb.
4 godziny 45 minut, tak? Jeduś, chod. Co to jest Wiesiek za gołąb? Samica z zbiornik z gladiatora, tak. Mamy kolejnego gołębia. Mamy kolejnego gołębia. Pierwszego lotu była trzecia. I jest następny go. Też samica. Córka starej. Trzecia samica. Cztery samice, tak? I trzy z Gerniks. Trzy z Gerniks. Mamy kolejne trzy gołębie. To jest czwarta w Polsce, tam sprawa. Te kategorie. Tapstra czwarta w Polsce tak, była. Tak, w tamtym roku była. Ma 11 z groszem w C kategorii z 2 lat. Także widać, lot wymagający, ale gołębie dają radę. To jest ten najlepszy w maratonie Gary. On mi zamyka piątkę do GNP. Ósmy gołąb zamyka piątkę do GMP i serię w oddziale. Idzie gołąb następny. Obydwa, także są kolejne. To jest po twojej samicy ta białolotka na 09 nad białym piórem. Kato siadł. Z siostry matki olimpijczyka. Tata, dobrze, że ja mogę aparat przybliżać zdjęcia. Tata. Co, koko? Dobrze, że ja mogę zdjęć. Co wam mówi? Kurde, to nie byłem. To jest z Plasensa, no. Teraz idą trzy gołębie. Tu idą dwa, Marcin.
15 jest, 30 w powietrzu. To dużo, tak, 15, tak. Ciężki lot. Ale dobrze. 3 albo 2? 2. Są 2. To z Geringsów są gołębie. Kurde, jednak te gołębie coś w sobie mają, ej. Prawie wszystkie są, Marcin. I w zeszłym roku w drużynie też tak samo z Gerniksów, nie? Jak jest pod wiatr, Marcin, możesz na nie stawiać. Ta 19. To jest pod... Nie, to połowy. Ale też super gołąb, jest Leyland de Vosa z tych Lutoklaseksu. Bardzo dobry gołąb. Już ma jedynkę w oddziale w tym roku. Z drugiej. Idź pokoń tego gołębia, tam nie kleci. Dobra, chodź. Idź. Idź, Jędruś, idź. To jest, kurde, wnuczka po tej twojej 09. Trzy konkursy fajne miała, ta niebieska. Widać, jakie zmęczone te gołębie. 75, zobacz, ale to chyba. A tu widzimy, przeszkadza bocian. Zmęczone bardzo. Teraz jesteśmy już praktycznie po locie, jeszcze kilku gołębi brakuje. Lot bardzo ciężki, przypomnimy, gołębie wypuszczone o godzinie 6:00, meldowały się tam prawie 5 godzin leciały. Teraz kolega Wiesiek tutaj pokaże nam samiczkę, która z tego lotu przyszła pierwsza. U niego na gołębniku, na razie z tego co wiemy, nie było tam szybciej gołębi, może być pierwsza nawet na oddział. Wiesiek nam tu opowie parę słów o tym gołębiu, z jakich jest gołębi, co to za gołąb. Koledzy, lot okazał się lotem wymagającym. Myślałem, że po prostu nie będzie aż tak ciężko. Okazało się, że wiatr i temperatura zrobiła jednak swoje. Tu mam samiczkę, która siadła pierwsza z tego lotu. Samiczka wywodzi się z gołębi Geringsa od Roberta Majszaka. Jestem super zadowolony z tych gołębi. Pokazują się niesamowicie w lotach 400 km powyżej i pod wiatr. Są niezastąpione, można śmiało te gołębie obstawiać. Także myślę, że po prostu te gołębie dzisiaj siadały jak po sznurku. No mówię, no brakuje trochę gołębi, ale myślę, że zejdą do wieczora. Wiesiek, powiedz, przy ciężkim locie ty i tak bardzo dobrze wytypowałeś serię i do GMP, i do intermistrzostwa. No serię do GMP udało mi się w 8 gołębiach odbić, także myślę, że będzie dobrze. I do intermistrzostwa też, także... Dla ciebie można powiedzieć, jako lot dla oddziału ciężki ogólnie, ale dla ciebie udany. Myślę, że tak. Listy jeszcze nie ma, ale myślę, że tak. Tak, ukaże się lista, to pokażemy, jak te gołębie rzeczywiście według listy siadały. Może jeszcze pokażemy, jak gołębie te w środku, które są w jajach. Jak oceniasz ich kondycję, tych gołębi? Myślę, że gołębie pomimo tego, że po prostu leciały ponad 5 godzin, nie są jakoś skrajnie wyczerpane i tak dalej. Gołębie są w niezłej kondycji. No trzeba powiedzieć też, że były dobrze przygotowane na ten. Delikatnie straciły na masie, ale to jest normalne. Proszę bardzo. I teraz można zobaczyć po locie, jak gołębie wyglądają. Gołębie sobie wyjąć w celkach teraz. Nie, nie będzie.
będziemy już ich tam płoszyć. Powiedz jeszcze tak, karmy jeszcze nie sypałeś. Jeszcze nie sypałem, mają czystą wodę, w tej chwili jest przylot. Karmę dostaną, myślę, że za pół godziny. Długo będą ze sobą tak siedziały? No dzisiaj posiedzą w granicach 4-5 godzin. Czyli można powiedzieć do wieczora jeszcze. Myślę, że tam tak, jak to przeważnie względu, trzymają. Mówię, no nie ma wszystkich gołębi, muszą się zlecieć. Przed lotem gołębie się nie widzą, także po locie muszą trochę posiedzieć, żeby miały motywację do następnego lotu. Czyli Wiesław, dziękujemy Ci tutaj za możliwość nagrania u Ciebie reportażu z przylotu tych gołębi. No i co, życzymy sukcesów w nadchodzącym tym sezonie, który teraz obecnie trwa. Nie dziękuję, żeby nie zapeszyć. Tak jest, czyli pozdrawiamy, dobry lot. Dziękuję bardzo.